Naszą podróż zaczynamy z parkingu w miejscowości Sztefanowa. Kierujemy się na żółty szlak aż do siodła Wyrch Podzjar, gdzie schodzimy na szlak zielony. Po drodze mijamy górskie strumienie. Kierując się w stronę ich źródeł, wąwozy będą nieodłączną częścią naszego krajobrazu przez około ponad godzinę. Na szlaku występują liczne kładki i drabiny, poprowadzone często tuż ponad poziomem wody. Idąc tędy po silnych opadach możemy być pewni podtopień oraz dużej ilości błota i mokradeł w okolicach strumieni. Niektóre pojedyncze miejsca są zabezpieczone łańcuchami, jednak ich pokonanie nie jest specjalnie wymagające. Do siodła pomiędzy Rosucami wiodą dwa niemalże równoległe szlaki, niebieski oraz zielony. W połowie trasy przecinają się, a my schodzimy na szlak niebieski. Warto jednak dodać, że jest to mniej widowiskowy wariant podejścia, z mniejszą ilością drabinek, wodospadów oraz wyżłobionych w litej skale sadzawek. Zachęcam zatem do osobistego przejścia szlaku zielonego i z ręką na sercu gwarantuję satysfakcję. Wychodząc z wąwozu, mamy przed sobą mały Rosuciec. Nasz cel znajduje się po prawej stronie. Do siodła udało nam się dojść w trochę ponad 2 godziny, pokonując przy tym około 568 metrów przewyższenia. Następnie odbijamy na szlak czerwony i zmierzamy już bezpośrednio na właściwy wierzchołek. Początkowo trasa przebiega lasem, jednak ten fragment szybko pokonujemy. A naszym oczom ukazuje się piękno okolicznego słowackiego krajobrazu.
Szlak jest stosunkowo łatwy, lecz momentami eksponowany. Dopiero pod szczytem znajduje się kilka miejsc, gdzie potrzeba użyć rąk, aby wdrapać się wyżej, bądź się przeasekurować. Jednak to kontakt ze skałą, sztuczne ułatwienia oraz przepaście dają wrażenie, jakbyśmy chodzili po miniaturowych Tatrach. Na pewno jest to świetne miejsce do sprawdzenia swoich sił oraz lęków przed atakiem na tatrzańskie dwutysięczniki. Szczyt osiągamy łącznie po około 3 godzinach marszu, pokonując przy tym 968 metrów przewyższenia oraz 6 km trasy. Rozpościera się stąd wspaniały widok na słowacką Małą Fatrę, w której leży również Zdobyta Góra, jak i na inne okoliczne pasma, takie jak Wielka Fatra oraz Beskidy. Schodząc, kierujemy się na południe, na przełęcz pod Rosucem, od strony Stocha. W przeciwieństwie do dosyć łatwego podejścia, tutaj szlak staje się przepaścisty. Jednak większość eksponowanych miejsc jest zabezpieczona łańcuchami. Zejście jest zdecydowanie trudniejsze, jednak szybko tracimy wysokość i wchodzimy w kosodrzewinę. Następnie kierujemy się zielonym szlakiem w stronę parkingu, zamykając koło. Podsumowując, szczyt Wielki Rosutec, pomimo niewielkiej wysokości, ma nam naprawdę wiele do zaoferowania. Począwszy od niesamowitych wąwozów i wodospadów, przez piękne wapienne filary otaczające górę, a kończąc na łańcuchach i przepaściach. Każdy znajdzie tam dla siebie coś, co zapadnie mu w pamięci. Nam 11-kilometrową trasę oraz 968 metrów przewyższenia udało się pokonać w około 6 godzin, wliczając to przerwy. Tak więc gorąco zachęcam do odwiedzin tego miejsca i do zobaczenia na szlaku. Cześć!